Siemanko, z tej strony Piotrek, witam Was na kolejnym vlogu na moim kanale. A dzisiaj w parku kosimy trawę. Akurat póki co ciągnikiem jeździ mój ojciec, ale ja go zaraz będę zmieniał. Niestety trawka mała, nie jest ona za duża. Tam gdzie trawa jest większa, to ja po prostu wszystko zbieram dla krów. A tu gdzie jest mała, no to wiadomo, że zostaje po prostu ona, bo tak to trawę kosimy średnio co 2-3 tygodnie w parku, jeżeli jest tylko co kosić. A w tym roku dopiero kosimy pierwszy raz, ze względu, że jest tak jak jest. Czym robimy? Robimy naszym tutaj dziadkiem. Tutaj moja córka się śmieje, że dziadek robi dziadkiem, czyli naszym Ursusem C385. On niestety może nie wygląda ładnie, ale za to mechanicznie jest wszystko tam zrobione na tip-top. Tutaj remont był planowany, żeby zrobić w tą zimę, co była, ale była trochę inna robota. Może w to się uda zrobić, to powymieniamy w nim, że tak powiem, te elementy metalowe, wizualne, żeby troszeczkę też wyglądał. A mówię, mechanicznie wszystko ok, żeśmy wymieniali w tym roku sprzęgło kompletne, także wszystko jest tak, jak powinno być. Ale wracając do trawy, o, to tak jak tutaj widzicie, robimy kosiarką sadowniczą. Dlaczego? Ze względu na to, że nieraz gdzieś jest tak, że spadnie jakaś gałązka czy coś, wiadomo, że duże gałęzie się zbiera, ale jeżeli spadnie jakaś mała, to po prostu ta kosiarka też to rozdrobni. Jedyny minus tej kosiarki jest taki, że jak tutaj będzie widać zaraz, jak się człowiek zapomni i na skręcie nie podniesie, to tylko takie ślady zostają. No ale to już nie jest, jak to się mówi, tak źle, bo to się zawsze tam wyrównuje, żeby tego po prostu nie było. W każdym bądź razie tak to sobie wygląda. Teraz jeszcze przejdę tam od drugiej strony, tam była trochę większa trawa i tam dla krów kosiłem i sobie po prostu na bieżąco to zbieram. A tu tak jak widzicie, też tam gdzie będzie więcej, to jeszcze pewnie zbiorę coś, a resztę po prostu już się nie będę bawił, tylko po prostu to zostanie. Także idę teraz z drugiej strony. Tutaj jestem z drugiej strony. O, i tutaj jak widzicie, tu trochę było, trochę trawy, trochę takich, jak to się mówi, fastów, ale krowy to sobie jedzą. A tutaj już jest mała trawka i no, tu nie będzie co zbierać. Dlatego też tak to sobie wygląda. Tam już troszeczkę było zbierane, tutaj jeszcze jest. A z tamtej drugiej strony to, tak jak mówię, no będę czekał, że po prostu to, co teraz nakosiłem, krowy sobie zjedzą i po prostu tu będę podkaszał im, ze względu na to, że po prostu no, na łąkach ta trawa jest no, słabiutka. No nie ma co tutaj mówić, trawa jest słabiutka i ze względu na to po prostu no, nie chcę tego tutaj marnować, wolę tutaj zebrać krowom. Chociaż niektórzy mogą mieć różne zdanie, ale nie będę, jak to się mówi, trawy marnował. Tylko wolę zebrać to sobie, krowy sobie zjedzą przynajmniej, a tak to, jak to się mówi przysłowiowo, ona zgnije. A mówię, tam jest ładna trawa, a od przodu pewnie tak jak w tamtym roku będziemy robić bele i z tamtej strony też zawsze z pierwszego pokosu robię kulkę, a później po prostu jak się uda, to podkaszamy dla krów, a jeżeli nie, to po prostu kosimy tak jak tutaj widać. I tak to sobie leci. Bo tutaj nawet widać na przykład, jak jest kosiarka z pokosu sobie leży, a to jak jest rozdrobnione i to już tak, jak to się mówi, nie ma takiego wała i to tak nawet później, jakby wam powiedzieć, no nie zostaje tyle tego, nie? Ja ogólnie jestem z tej kosiarki zadowolony. Kiedyś żeśmy zawsze rotacyjno kosili i po prostu trzeba było czekać, żeby była mała traweczka. A jak była troszeczkę większa trawa, to po prostu dużo zostawało. No i była lipa, no trzeba było zaraz poprawiać, to ani nie wyglądało, ani nic. Dlatego po prostu kupiliśmy taką kosiarkę, a nie inną. I jestem z niej zadowolony. O, tutaj widzicie, zobaczcie. Tutaj mówię, no trawka nie jest za duża, no bo wiadomo, no u nas to wilgocio jest tak jak jest. Teraz sobie fajnie tutaj taka leciutka mżaweczka pada, ale ogólnie jest sucho na polu, na łąkach, nie? I widzicie, tak jak ja mam tu skosił, to tu by było zebrać, tu by nic nie było co do zbierania. No taka jest prawda, niestety. Tutaj z tej drugiej strony trawa jest trochę większa, także też tam będę po prostu podkaszał i tym krówkom, które są u mnie tutaj pod domem, w tych boksach po ogierach, to po prostu będę im przywoził. Tutaj trawka jakaś już jest.
Także to będzie można zawieść. A jeżeli tamtej trawy, o tutaj przykładowo, nie ma praktycznie nic, no to co tutaj grabić? No to wiadomo, to też robić po to, żeby tylko tutaj się narobić, to też nie ma żadnego sensu, prawda? A tak to tutaj połączymy w ten sposób przyjemne z pożytecznym. Ale tutaj jeszcze na koniec Wam pokażę, jak tutaj wyszło to, co tutaj mamy. Jak będzie skoszone i z tamtej strony, jak będzie zebrane, jaka tutaj będzie różnica, także sobie zaraz zobaczycie. Tutaj część już została wycięta, niestety, albo niestety, zaczęło tutaj padać. Dobrze zaczęło padać, bo woda jest potrzebna, ale tutaj trochę, że tak powiem, jeżeli chodzi o roboty, to pokrzyżowała plany. Po prostu się tam nie ma wycieraczki, ale tak to sobie wygląda, sami sobie zobaczcie. Tutaj, tak jak mówiłem, tam gdzie ta wyższa trawa, to ja po prostu sobie zostawię dla tych dwóch krówek, które mam tutaj u siebie koło domu, żeby po prostu sobie jadły. A dokładnie chodzi tutaj o 71 i Dancie. No i tutaj żeśmy powycinali, wiadomo, że tak jak tutaj przy drzewie, to będę musiał niestety, ale wykaszarko to, że tak powiem, wykosić te grzywy. No ale na pewno lepiej to już jest, jak bym miał wszystko to tak robić, prawda? Tutaj na koniec mi zostanie tylko jeszcze przy pałacu tam wykosić wszystko i tą łąkę z tyłu, ale to już później. Także tak to sobie wygląda, uważam, że wyszło naprawdę fajnie. Niby wydaje się, że tej trawy jest dużo, ale w gruncie rzeczy jest jej naprawdę mało. Bo tam w jednym miejscu z grabiarką przejechałem, to praktycznie nic się tam nie zebrało. A tak to tutaj zaraz ta trawa po tym deszczyku tutaj sobie odbije i miejmy nadzieję, że zaraz druga będzie, to będziemy pewnie kosić. Mam nadzieję, że się uda może zebrać ją w końcu. W tamtym roku tutaj żeśmy zbierali 3 albo 4 razy trawę, reszta była tak po prostu koszona, a w tym roku jest tak jak jest. Tam jeszcze tutaj dalej podejdę, Wam pokażę z tej drugiej strony, jak to ta wyszło. Dobrze, cieszę się, że ten deszczyk pada, bo naprawdę u nas, jeżeli chodzi o wodę na polu, to jest słabo, bardzo sucho. Wtedy jak ten słonecznik siałem, to strasznie, strasznie, strasznie sucho. Ale miejmy nadzieję, że to się wszystko polepszy. Niedługo tutaj trzeba się za sianokosy brać, bo po prostu trawa się kłosi, mimo że jest mała, ale trawa zaczyna się kłosić i wiadomo jak jest. Bo tam może, nie wiem czy to będzie na kamerze widać, jest zostawiony wałek, znaczy zostawiony, zrobiony jest wałek, który ja tam sobie zbiorę jutro prawdopodobnie, bo tam już to co miałem, to dla krów przywiozłem, także to prawdopodobnie na jutro mi zostanie. A tutaj, tak jak widzicie, o, ta trawa jest wyższa i tu teraz będzie fajnie widać, ile ta trawa, że tak powiem, ma wysokości. Tutaj też już miejscami, nawet tutaj na tym pokosie widać, że niby tej trawy trochę jest. To tu gdzie, o, tu tak jak tu jest grubo, no to pewnie będę sobie zbierał to, nie? O. Ale tak jak tu, no to nawet nie widać było, gdzie kosiarka przejechała, tak? A mówię, tam dalej to na jeszcze nie będzie koszone z tej drugiej strony, tak samo ze względu na to, że tam po prostu dla krów sobie przywiozę. A tutaj tak wyszło. Wydaje mi się, że wyszło nieźle. Już dawno chciałem to zrobić, ale wiadomo jak to jest. Zawsze jest jakaś inna robota, zawsze coś innego wypadnie, ale dzisiaj się już tak wziąłem, mówię, nie no, koniecznie trzeba to skończyć. I żeśmy wykosili, wykosiłem także tam dalej. Się później z ojcem zmieniłem, także tak to sobie wygląda. Na pewno tam na Instagrama puszczę jakieś zdjęcia, jak przestanie padać, to będzie to fajnie wyglądać, bo już tu widzę, że kamera się po prostu robi mokra. Także jeżeli filmik Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, komentujcie. Ja zapraszam na naszego Instagrama. Trzymajcie się, cześć!